Cześć, witam wszystkich. Na tym filmie spróbujemy się dokładniej przyjrzeć zjawisku, które potocznie nazywamy efektem stroboskopowym. Nieraz pewnie widzieliście na nagraniach, że łopaty helikoptera czy śmigła samolotu stoją w miejscu lub wręcz poruszają się raz w jedną, raz w drugą stronę. Podobny efekt można zaobserwować dla bardzo szybko poruszających się narzędzi, na przykład tarczy szlifierskiej czy wiertła. Jak również efekt ten, czasem wykorzystywany w formie artystycznej, pojawia się w sytuacji, kiedy felga samochodu stoi w miejscu lub wręcz się cofa. Załóżmy, że nagrywamy film z częstotliwością 30 klatek na sekundę, co oznacza tak naprawdę, że nasza kamera wykonuje jedno zdjęcie w czasie, co jedną 30 sekundę. I załóżmy również, że nasza felga jest czteroramienna. Tak naprawdę ramiona będą nierozróżnialne, a liczby przy danych ramionach są wpisane tylko dla zwrócenia uwagi. Załóżmy, że nasz pojazd porusza się z taką prędkością, że w ciągu 1/30 sekundy nasze koło obróci się o 90 stopni. Więc będzie wyglądało tak. W czasie kolejnej 1/30 sekundy obróci się o kolejne 90 stopni, no i tak dalej. Jak to będzie na zarejestrowanym filmie? Ano, da to taki efekt, jakby ta felga się zupełnie nie poruszała. Załóżmy teraz inny przypadek, że pojazd idzie z taką prędkością, że w ciągu każdej 1/30 sekundy nasza felga obraca się o troszkę więcej jak 90 stopni. Czyli obrót na początku taki. Potem dokładamy dwa razy po trochę więcej niż 90 stopni. No, jakoś tak. Myślę, że to już wystarczy. No, spójrzmy, jaki da to efekt. Da to taki efekt, że na filmie będzie nam się wydawało, że nasze koło bardzo powoli obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. A co gdy samochód trochę zwolni i w ciągu każdej 1/30 sekundy to koło będzie obracało się o trochę mniej jak 90 stopni? Znaczy, że na początku obróci się mniej więcej o tyle. Potem znów obróci się o troszkę mniej jak 90 stopni. Czyli ma tu jakiś taki efekt. No, jeszcze raz spróbujmy. No i zrobię teraz 3 obroty, tylko każdy nieco mniejszy niż 90 stopni. No, da to jakiś taki efekt. Popatrzmy teraz. Co zostanie zarejestrowane na filmie? Ano, sytuacja taka, że będzie nam się wydawało, że nasza felga porusza się bardzo powoli, ale w kierunku przeciwnym niż jedzie pojazd, czyli przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Prześledźmy teraz przykład felgi pięcioramiennej.
żeby wystąpił efekt takiego stojącego koła, nie poruszającego się, to jeżeli oczywiście będziemy rejestrowali obraz znów z częstotliwością 30 klatek na sekundę, no to najmniejsza prędkość pojazdu, aby ten efekt wystąpił, jest taka, że wtedy nasze koło obróci się o 1/5 kąta pełnego. Wykona 1/5 obrotu. Czyli tak naprawdę coś takiego. Ok, czy pytanie, czy tą prędkość w ogóle można policzyć? Jak najbardziej. Co jest nam potrzebne? Po pierwsze, promień koła. No, wykonałem taki pomiar i wyszło, że jest to około 30 cm, czyli 0,3 metra. Przejdźmy dalej. Tak jak powiedziałem, przy tej najmniejszej prędkości koło musi wykonać 1/5 obrotu w czasie 1/30 sekundy, a to oznacza 1 pełny obrót w czasie 1/6 sekundy. Najważniejsze, jaka jest zależność między prędkością, okresem obrotu koła i promieniem. Wzór jest taki. Prędkość, z jaką jedzie pojazd, jeżeli zakładamy, że koło nie ślizga się, ani nie jest zblokowane, tak? To jest 2 pi r przez czas jednego obrotu. 2 pi r przez t. 2 pi r to jest obwód całego koła, a t jest to czas jednego pełnego obrotu. Podstawmy wartości liczbowe. Prędkość to 2 razy pi to w przybliżeniu 3,14 razy promień naszego koła około 0,3 metra przez ten czas 1/6 sekundy. Otrzymujemy 11,3 metra na sekundę. Przeliczymy to na mile na godzinę. Skorzystamy z konwertera jednostek. Mamy tutaj 11,3 metra na sekundę. Jest to 25 w przybliżeniu i 0,3 mili na godzinę. Czyli jeżeli takim pojazdem będziemy utrzymywać prędkość w granicach 26 mil na godzinę, powinien ten efekt nieporuszającego się koła zostać zarejestrowany. Sprawdźmy, czy nasze obliczenia będą zgodne z rzeczywistością. Zauważamy, że gdy prędkość jest nieco mniejsza niż obliczona 25 mil na godzinę, koło kręci się przeciwnie do kierunku ruchu pojazdu. Gdy zbliżamy się do tej prędkości, około 25 mil na godzinę, rzeczywiście obserwujemy efekt nieporuszającej się felgi. Jeżeli prędkość zwiększymy, to koło zacznie się z powrotem poruszać w kierunku ruchu pojazdu. Pytanie, przy jakiej prędkości ten efekt powtórzy się? Oczywiście przy dwukrotnie większej, bo wtedy koło będzie kręcić się z dwukrotnie większą częstotliwością. No i w ciągu 1/30 sekundy zrobi nie 1/5 obrotu, ale 2/5 obrotu.